Iha! 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 Kto uważa, że mi odwala, niech podniesie rękę i wyłączy to wideo. Dzisiaj postanowiłem z całą premedytacją się, uwaga, powygłupiać. Wszystko w ramach terapii. Nie macie pojęcia, jak to dobrze robi, jak już się człowiek odważy. Oczywiście to nie zawsze jest zdrowe. A wiecie, kiedy jest najgorzej? Przynajmniej w większości przypadków, kiedy jest najgorzej. Jak się człowiek wygłupia. Jak jest wokół sztywnych ludzi, którzy tego nie akceptują. I którzy wybijają mu z głowy wygłupy. Tak skutecznie, że on faktycznie zaczyna uważać, że wygłupy to coś złego. I potem już... Nawet jak zrozumie, że to nieprawda, to i tak nie może się wygłupiać, bo jego podświadomość, instynkt samozachowawczy już mu mówi, nie wolno się wygłupiać, bo wtedy ludzie wokół ciebie zrobią ci coś złego. To jest właśnie jedyny, największy minus wygłupów, jaki znam. Bo inne minusy wygłupów, takie jak niedostosowanie, autentyczne niedostosowanie do sytuacji, no to jest taki sam minus, jak minus spania, picia, jedzenia, czegokolwiek. Wszystko może być niedostosowane do sytuacji. Nie zmienia to wcale faktu, że jest to nam potrzebne do życia. Albo bardzo to życie ułatwia. Ręka w górę. Kto się próbował wygłupiać? Może nawet był do tego zachęcany? I być może nawet te same osoby, które mu dawały przykład albo go zachęcały, nic tego, nic owego nagle powiedziały: co ty wyrabiasz? Z lasu przyszedłeś? Zachowuj się! Zabawa zabawą, ale bez przesady. Przepraszam, a skąd moje dziecko ma wiedzieć, gdzie są granice przesady? Jeśli dorosły jedyne, co ma do powiedzenia, to bez przesady, przegiąłeś, teraz przegiąłeś. Następnym razem domyśl się, kiedy przegniesz. Ja jako małe dziecko się nauczyłem, że lepiej nie czekać, aż się tego dowiem. Tylko na wszelki wypadek tłumić wszystkie spontaniczne odruchy jak na jak najwcześniejszym poziomie. Oczywiście wygłupiałem się nieraz. Mimo to, dopóki działało wyparcie, dopóki zdarzało mi się uwierzyć, że okej, teraz jeszcze znowu mogę być swobodny. Albo jeszcze byłem na tyle odważny, że mogę zaryzykować. No ale z czasem metoda wychowawcza pod tytułem znowu nie wyczułeś, jak ty się zachowujesz, ty taki śmaki, odniosła skutek i coraz skuteczniej tłumiłem wszelkie formy spontaniczności, żeby zminimalizować ryzyko, że przesadzę. No bo tak naprawdę do tej pory nie wiem, gdzie jest ta granica. Nie nauczono mnie tego. Byłem zbyt przerażony, żeby się domyślić.
nikt mi tego nie wyjaśnił. Reakcje dorosłych były często, tak mi się mocno wydaje, sprzeczne ze sobą i niekonsekwentne. Więc to nie ułatwiało rozgryzienia tego, co należy, a co nie należy. Na wszelki wypadek, jak okrajanie zgniłego owocu. Nie wiem, jak daleko sięga zgnilizna, to kroję ile się da. I tutaj też odkroiłem sobie spontaniczność, ile się dało. A potem wielkie zdziwienie, no nie? Co ty taki spięty? Czego się nie uśmiechasz? Co taki ani be, ani me? No? Tylko siedzisz sam. Powiem, że w towarzystwie to jest ryzyko. Aż nie będę się znęcał nad swoimi biednymi opiekunami. Po prostu bierzcie przykład i starajcie się nie wstydzić wygłupów, bo one są cholernie ważne w życiu. Osoby, które uprawiają tak zwany kult poważnego zachowania i w ogóle kult powagi, nie rozumieją, że zabawa, zwłaszcza, czy też również niepoważna zabawa, tak zwana niepoważna, niepoważne zachowania, to jest mniej więcej, tak się ma do poważnego zachowania, jak praca doświadczalna, naukowa i praca inżyniera, albo praca szarego pracownika. Naukowiec sprawdza, co można zrobić, jak to można zrobić. Inżynier wdraża, pracownik też wdraża. Korzysta z tego. Żebyśmy wiedzieli, jak się zachowywać w sytuacjach poważnych, to najpierw musimy się zabawić. Znaczy, możemy się uczyć bez uśmiechu, bez zabawy, ale jest to o wiele mniej efektywne. Podczas zabawy poznajemy świat, poznajemy swoje możliwości i sprawia nam to radość, dzięki czemu nie gromadzi się w nas nadmiar stresu. Uczymy się też ten stres odreagowywać, kiedy już nie jest potrzebny. Więc jest to to samo, co w przypadku różnych innych rzeczy, jak załatwianie potrzeb fizjologicznych. Nie tylko to, co zwykle się mieści pod tą nazwą, ale też takie rzeczy jak oddychanie, jedzenie, picie, spanie. To wszystko jest nam potrzebne, ale czasami trzeba się powstrzymać, bo sytuacja tego wymaga, nie? Ale ile można bez tego wytrzymać? I można to wszystko też robić bez odczuwania przyjemności, ale jak długo człowiek to wytrzyma? Więc do czego nam służą sytuacje poważne i poważne zachowanie? To są tak naprawdę sytuacje awaryjne w pewnym sensie i nie mogą trwać zbyt długo, bo życie się skończy, no. Bo się wyczerpiemy całkiem. Także zabawa jest bardzo ważna. Bez zabawy nie będziemy wiedzieli, jak być poważnymi. Bez poznania tego, jak działa świat, trzymanie się tak zwanych dobrych zwyczajów i tradycji zmieni się tak naprawdę w kultywację pustych rytuałów. Wielu ludzi tak robi. Robi coś dlatego, że ktoś ich nauczył, że tak wypada, że tak jest porządnie. A tak naprawdę dlaczego wypada? Dlaczego to jest porządnie? Dlaczego to jest pożyteczne? To już nikt nie pamięta. I bardzo możliwe, że to się już z dawno zdezaktualizowało. I te wszystkie zasady mądre, przekazywane czasem z dziada, pradziada, teraz już bardziej szkodzą, jak pomagają. Ale nikt tego na to nie wpadnie, jeżeli ktoś sobie nie pozwoli na złamanie tabu. Ci, którzy robią coś, co wymyka się normom obyczajowym, tak zwana awangarda, albo tak zwani wariaci, oni nieraz się tak naprawdę poświęcają. Być może podniosą tego konsekwencje. Pokażą, że jakąś drogą nie należy iść. Jest to swego rodzaju, uważam, poświęcenie. No bo albo trzymamy się ściśle tego, co już jest pewne i nie idziemy w związku z tym naprzód, a i tak nam to może nie zagwarantować przetrwania. Albo ryzykujemy i znajdujemy, jak dzięki temu, nowe drogi.
nowe drogi, które nas uratują, a może takie, które wprost przeciwnie, nas zabiją. I ci, którzy wtedy zginą, to swego rodzaju męczennicy. Uważam, że nie należy z góry patrzeć na tych, którzy próbują czegoś nowego i ponoszą klęskę, czyli nie wiem, giną albo doznają innej szkody. I takie gadanie, a nie mówiliśmy, a nie mówiliśmy, dobra, dobra. To są skrajności, oczywiście. Albo nie robić nic, albo robić wszystko na hura. To są skrajności. Żadna skrajność chyba nie jest dobra. Prawda? No. A ja się cholernie dawno nie wygłupiałem. Poszedłem w skrajność pod tytułem zawsze bądź poważny. Bo jak sobie pozwolisz na spontaniczność, to nigdy nie wiadomo, kiedy spadnie awantura. Kiedy się dowiesz, co o tobie inni myślą i jak to strasznie wszystkich zgorszyłeś, zawiodłeś. Jaki to wstyd się z tobą pokazywać. A wydaje mi się, że w porównaniu z pewnymi rzeczami, które naprawdę grożą uszczerbkiem na zdrowiu, to takie zwykłe wygłupy, typu wydawanie dźwięków, robienie min, głupie żarty, tak zwane głupie, to wydaje mi się, że naprawdę bardzo niewielkie ryzyko, a ogromny zysk. Jak się umie zrobić z tego użytek. Jak się umie to robić regularnie, wtedy, kiedy jest na to okazja. Jak na przykład tutaj na pustej łące. Trochę głupio, że wciąż się boję robić to w towarzystwie. Ale może dojdę i do tego. Tim tim tim, tim 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 tim. Tim tim tim, tim tim tim. W ramach wygłupów bardzo polecam intro do filmu Hydrozagadka. Ponoć jest to ewenement na skalę światową. Czemu się w sumie wcale nie dziwię. I pomyśleć, że nigdy by nie powstało, gdyby nie dziura budżetowa, która zmusiła twórców do naprawdę ostrej improwizacji. I wyszło to rewelacyjnie. Podobnie zresztą jak reszta filmu. Wszystko w porządku. No teraz to już przegiąłeś. Ależ jak to ja przegiąłem? Jakbym śmiał przegiąć? Patrz jak prosto stoi. Nie przeginaj, bo ci więcej stać nie będzie.